Guys, witam cię Plutka, Zeb Bach z tej strony. Słuchajcie, bardzo kameralnie. Jestem tylko z gitarą akustyczną. Dwa mikrofony przede mną, nie widzicie tego. Jeden oczywiście jest na gitarę, drugi jest trochę na mnie, na mój głos. Słuchajcie, w tych sytuacjach jak teraz, ja dwa mikrofony mam, prawda? Więc ja nie wiem, jak to się robi profesjonalnie. W tej chwili ja nie widzę możliwości. Przepraszam, ja muszę to powiedzieć, bo to dla mnie istotne. Pogramy bluesa już zaraz. Nie widzę możliwości wyselekcjonowania, wiecie, żeby mieć na oddzielnym mikrofonie to, co chcę. Chciałbym na tym mieć mikrofonie tylko głos. A jak gram, na drugim mam mikrofonie, chciałbym mieć tylko gitarę. Ale tak się nie da, bo ten, który jest na gitarę, łapie mój głos, a ten, który jest na głos, łapie mi gitarę. Okay? Więc to jest bardzo niewygodne dla mnie, bo potem nie można kontrolować do końca. Słuchajcie, jakie jest granie na dzisiaj. Zróbmy sobie tak glis, ześlizgnijmy się do czwartego progu po G stronie i potem D, trzecią uderzmy, piątą uderzmy, trzeci próg, piąty i wróćmy. OK. I uderzmy G, ale potem uderzmy akord E-dur. Potem A, jeszcze raz powolutku. Jak gram slide, trzeci, piąty, trzeci, hammer on lub bez, czwarty, drugi na D, pusta trzecia. Prawda? Potem zaczynam tak samo, ale potem ja chcę zagrać drugi akord, który jest A-dur, więc ja już sobie przygotuję tutaj troszeczkę taką przygryweczkę, która mi pozwoli się odnaleźć w A-dur, w drugim akordzie mego bluesa. Tym niemniej zaczynam podobnie. Tak samo, slide do czwartego, tu na trzeci, na piąty i potem na pierwszy, na trzecim pierwszej, wracam do piątego drugiej, wracam do trzeciego, drugiej. Wracam tu do A. I gram A, G nawet. I dopiero uderzam A. Ale chcę zachować te kołysanie. Prawda? Więc teraz jest mam... Gdzie jest moje drugie? Ja aż pójdę sobie tutaj, po to D. OK, mamy. Czyli za drugim naszym podejściem gram. A uderzam. A w basie. Ale tu odbijam się od siódmego progu. OK. I wracam do E. Tym pierwszym. Wiemy? Jeszcze raz sobie prześledźmy to. Od początku wszystko. Drugi raz, ale za trzecim razem już poszedłem tu po G i do A, prawda? Teraz wracam na pierwszy akord, czyli mój pierwszy lick. I słuchajcie, teraz pójdziemy do H. Na H zagramy ten drugi lick, ten, który gramy do G. Prawda? Wiemy? Slajd czwarty, trzeci, piąty, pierwsze, wracamy. Pierwszy, piąty, trzeci. I gramy H7. Gramy A7. H7 jest taki, co druga struna, od małego, z ostatniego palca i palec pierwszy jest z boku.
Tu mocny szat robimy na A7. Poprzeczka na drugim i tu dociskamy trzeci, czyli mam. I co robimy? Tu jest nowa taka rzecz, której no, jeszcze nie graliśmy. Więc ja idę na czwarty. Czwarty, trzeci, drugi, pusta, drugi. Więc czwarty, trzeci, drugi, pusta, czwarty, drugi. To słuchajcie, czy uderzycie, czy... I więc zagracie sobie na przykład tak. Uderzycie E, uderzycie A, uderzycie E. Powolutku sobie to ograjmy. Jeszcze raz tak samo. Do G na wysoki lik pójdziemy. Prawda? A, siódmy, do niskiego. Do wysokie. H. I. Jeszcze raz. Tak tu gramy. Dwudźwiękami. Czwarty, trzeci, drugi. To słuchajcie, możecie sobie... Ja w tej chwili pewnie inaczej zagram zapię. Więc, ale to tu są te... Możecie tak. Tu na drugi pusta, drugi, czwarty, drugi. I blues poszedł spać. Dziękuję ślicznie za waszą uwagę. Słuchajcie, to było takie moje dość kameralne. Tak jak powiedziałem, ja mam kilka miksów tego bluesu i nie byłem zadowolony z tego, jak to wychodzi, więc usiadłem z gitarą, mam nadzieję, że przynajmniej to takie, wiecie, bardzo naturalne, najczystsze, bezpośrednio od, prawda, bez całej tej elektroniki, bez klików, tracków i tego całego mesu. Może to się wam udzieli, prawda, troszeczkę przyda się takie bluesowe granie. Dziękuję ślicznie za wasz czas, pozdrawiam cieplutko, ze bagu tutaj. Take care, guys. Bye, bye.